Kościół świętego Augustyna na Nowolipkach był jednym z trzech kościołów katolickich, które znalazły się w obrębie getta. Z tym, że dwa były czynne przez cały czas, aż do właśnie 22 lipca 1942 roku, aż do początku akcji likwidacyjnej. To znaczy Kościół Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim oraz Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny, tak zwany pokarmelitański na Lesznie, dzisiejsza Aleja Solidarności. Kościół świętego Augustyna to jest neoromański kościół zbudowany w 1896 roku. Ważne jest też to, że on powstał jakby w sercu dzielnicy żydowskiej, katolicki kościół w sercu dzielnicy żydowskiej. Niezwykle spektakularny architektonicznie, z 70-metrową wieżą. To miejsce, w którym stoimy, jest takim azylem w getcie zielonym, co było bardzo rzadkie. W getcie nie było zieleni, nie było drzew. Ci, którzy mogli korzystać z tej przestrzeni, byli traktowani jako ci uprzywilejowani. Historia tego kościoła w czasie getta jest bardzo ciekawa, ponieważ w lipcu 1941 roku na terenie tego kościoła, najprawdopodobniej w samym budynku świątyni, został otwarty nowy teatr kameralny prowadzony przez Marka Arnsteina. Kościół świętego Augustyna faktycznie nie sprawował kultu, obrzędów religijnych w czasie getta, w tym pierwszym okresie tylko. Księża mieszkali poza gettem, proboszczem był ksiądz Garncarek, dwaj wikariusze, ksiądz Kowalski i ksiądz Więckowicz. Ksiądz Garncarek został zamordowany w grudniu 1942 roku przez Niemców, a ksiądz Więckowicz został w 1943 roku aresztowany za niesienie pomocy Żydom i zginął w obozie Gross-Rosen w 1944 roku. Przetrwanie kościoła na absolutnie spustoszonym obszarze tej części Warszawy jest już cudem. Jest mnóstwo zdjęć bardzo znanych, pokazujących właśnie ten budynek kościoła cały, stojący w kompletnym morzu ruin.